Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Siódma niedziela zwykła, ostatnia niedziela przed okresem Wielkiego Postu. Jezus wzywa nas, byśmy mieli serce przebaczające, pełne przebaczenia, gotowe do tego, by pojednać się z bliźnim. Jezus powiedział do swoich uczniów: słyszeliście, że powiedziano: oko za oko, ząb za ząb. A ja wam mówię: nie zwalczajcie zła złem, lecz jeśli cię ktoś uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi. A temu, kto chce się z tobą procesować o tunikę, oddaj także płaszcz. Jeśli cię ktoś zmusza, żebyś szedł z nim 1000 kroków, idź z nim 2000. Daj temu, kto cię prosi, i nie odmawiaj temu, kto chce od ciebie pożyczyć. Słyszeliście, że powiedziano: będziesz miłował swego bliźniego, a nieprzyjaciela będziesz nienawidził. A ja wam mówię: miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za waszych prześladowców, abyście byli synami waszego Ojca, który jest w niebie. On sprawia, że słońce wschodzi dla złych i dobrych i zsypa deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Jeśli bowiem miłujecie tylko tych, którzy was miłują, jakiej zapłaty możecie się spodziewać? Czy i celnicy tego nie czynią? I jeśli pozdrawiacie tylko swoich bliskich, to cóż szczególnego czynicie? Czy i poganie tak nie postępują? Bądźcie więc tak doskonali, jak doskonały jest wasz Ojciec Niebieski. Ale gdzie tej doskonałości się uczyć? Jak ją zdobywać? Gdzie ją szlifować? Święta Urszula wskazuje: o, gdybyśmy umiały naśladować Jezusa w naszych krzyżykach i śpieszyć do tabernakulum, by przed boskim sercem wylać nasz ból i Jemu powierzyć nasze troski, niepokoje, a dla ludzi zawsze mieć uśmiech radości i im nie zatruwać życia swymi przykrościami. Ile byśmy mogły zebrać sobie zasług? Ból, który stanie się widowiskiem, o którym dużo opowiadam, nad którym się rozwodzę, szukając współczucia, o, taki ból traci wartość. Jaką by miał, gdyby o nim wiedział tylko sam Jezus? Nauczmy się ofiarowywać Jezusowi nasze krzyżyki, jaśniejące w całej swej piękności, niezeszpeconej tchnieniem ludzkim. Tylko łaska Boża może nas wspomóc w tym, byśmy umieli zawsze przebaczyć i byśmy mieli uśmiech na ustach dla każdego, nawet dla tych, którzy nie są do nas przyjaźnie nastawieni. Zatem spieszmy do Jezusa, do tabernakulum, do Jego serca.